Wszechmogący Pan każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmogący Pan otworzył moje ucho. Księga Izajasza, 50 rozdział, wersety 4-5. Otwarte uszy podczas modlitwy? Pan Jezus Chrystus, ten wierny sługa Pana, miał w zwyczaju, aby wstawać wcześnie rano i rozpoczynać dzień modlitwą. W modlitwie zapisanej w Psalmie 88, werset 14, mówi w proroczych słowach: rankiem wita Cię moja modlitwa. Każdego poranka urzeczywistniał Pan Jezus Chrystus swoją prawdziwą zależność od Boga, pozwalając, by to On w chwilach rannego spokoju budził i otwierał Jego ucho, aby tak jak to czyni uczący się uczeń, być przez Niego pouczanym. I to widzimy w Księdze Izajasza, na przykład 50 rozdział 4-5 wersetu. Wielki, wieczny Jam jest Pan Jahwe Starego Testamentu, Stwórca nieba i ziemi, przybył w postaci sługi na ten świat i pozwalał, by w modlitwie Bóg wskazywał mu, co i jak należy zrobić. Zanim zaświtał dzień, przystępował przed obliczność Bożą, przed obecność Bożą, gdzie był przygotowywany do służby czekającej na niego za dnia. Tam w tych spokojnych chwilach otrzymywał słowa, których potrzebował, aby podnosić na duchu umęczonych i przytłoczonych ludzi. Uczniowie wiedzieli, gdzie mogą zastać swojego mistrza w tych wczesnych, porannych godzinach. Gdy go w końcu znaleźli, przystąpili do niego ze słowami: wszyscy szukają cię. Tak jest napisane w Ewangelii Marka, 1 rozdział, 37 werset. Słysząc taką wiadomość, ma się przeważnie skłonność, aby spełnić życzenie oczekujących nas ludzi. Powiedzieć jednak nie i tym samym rozczarować ich, to rzecz, która nie przychodzi łatwo. I widzieliśmy w tym fragmencie z Izajasza, 50 rozdział, 4-5 werset, że było tam napisane: Wszechmogący Pan każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny Pan, Wszechmogący Pan otworzył moje ucho. I jak obserwowaliśmy Pana Jezusa, widzieliśmy, że uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa: wszyscy cię szukają. Ewangelia Marka, rozdział 1, werset 37. Ale co powiedział Pan swoim uczniom w tej sytuacji? Przez spędzony z Bogiem czas porannego spokoju już był przygotowany i dlatego wiedział, co należało czynić. I rzekł im: pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 38 werset. To właśnie było wolą Bożą dla Pana Jezusa Chrystusa, dla Niego w tym dniu. I ta oto wola określała przebieg Jego dnia. Dawid, mężczyzna według serca Bożego, już wczesnym rankiem odczuwał palącą potrzebę społeczności ze swoim Bogiem. Tęsknił za tym, aby Pan u progu dnia przemawiał do niego i do jego serca, gdyż jest napisane w Słowie Bożym: daj mi, o świcie, doznać łaski Twojej, bo Tobie ufam. Wskaż mi drogę, którą mam iść, bo ku Tobie podnoszę duszę moją. Psalm 143, werset 8. Niech to będzie Twoją modlitwą w dzisiejszym dniu. Gdy analizujesz swoje własne życie, to stwierdzasz, że w pewnym zakresie, w pierwszym rzędzie stoisz przed ludźmi czy przed Panem.
Prawidłowy start do nowego dnia ma duże znaczenie. Czy masz otwarte uszy w Twoim czasie porannego spokoju? Jak bardzo oczekujesz, aby to Bóg przemawiał do Ciebie w tym czasie i by przygotował Cię na działania i decyzje, z którymi będziesz musiał się zmierzyć w rozpoczynającym się dniu?